Świat Neptuna jest fascynujący i wyjątkowy. Ze względu na ogromną odległość od Ziemi i Słońca niewiele wiemy o tej niebieskiej planecie. Lodowa planeta na skraju naszego Układu Słonecznego kryje w sobie wiele cudów i ciekawostek. Zebraliśmy 10 najbardziej niesamowitych faktów na temat Neptuna. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i czekaj na filmy, które pojawią się w przyszłości. Rozpocznijmy naszą podróż przez bezmiar Wszechświata. Odległość od Słońca. Licząc od Słońca, Neptun jest 8. planetą w naszej galaktyce. Jest to najbardziej odległa od Słońca planeta w naszym Układzie Słonecznym. Jej odległość od Słońca wynosi 4495 milionów kilometrów. Nawiasem mówiąc, od 2006 roku Pluton oficjalnie nie jest już planetą, a jedynie tak zwaną planetą karłowatą. Z tego powodu Neptun jest również planetą najbardziej oddaloną od Ziemi. Między 1979 a 1999 rokiem, kiedy Pluton był jeszcze nazywany planetą, jego odległość od Słońca była mniejsza niż Neptuna. Nawiasem mówiąc, jego maksymalna odległość to 4687 milionów kilometrów, a minimalna to wciąż 2700 milionów kilometrów. A zatem niebieska planeta wydaje się w tej chwili nieosiągalna dla ludzi. Ze względu na ogromną odległość do Słońca, okres orbitalny planety wynosi 60 182 dni. To ponad 160 ziemskich lat, w ciągu których Neptun okrąża Słońce tylko raz. Pojedyncze życie ludzkie jest zatem krótsze niż cały rok na Neptunie. Nawiasem mówiąc, Neptun potrzebuje tylko 15 godzin, 57 minut i 59 sekund, aby wykonać jeden obrót. Oznacza to, że dzień na Neptunie jest to około 8 godzin krótszy niż na Ziemi. Najmniejsza planeta gazowa. Średnica równikowa wynosi 49 528 km, a biegunowa imponujące 48 682 km, a zatem Neptun jest prawie 4 razy większy od Ziemi. Mimo to jest to najmniejsza gazowa planeta w naszym Układzie Słonecznym. Największą planetą gazową w naszej galaktyce jest Jowisz. Bezpośredni sąsiad Neptuna, Uran, jest od niego minimalnie większy i ma średnicę 50 724 km. Neptun jest z kolei planetą gazową o największej gęstości. W rezultacie ma ogromną masę i przewyższa Urana o około 3 masy Ziemi. Jeśli połączysz 17 kul ziemskich, osiągniesz wagę Neptuna. Po przeliczeniu to 102 biliony ton. Istnieje podobna do Ziemi atrakcja. Ponieważ planeta nie ma twardej powierzchni, raczej trudno będzie stanąć na Neptunie. Ale gdybyś nie zatonął, zauważyłbyś, że przyciąganie jest prawie takie samo jak na Ziemi. W czasie, gdy na Ziemi grawitacja wynosi 9,807 metrów przez sekundę do kwadratu, na Neptunie przyciąganie wynosi 11,15 metrów przez sekundę do kwadratu. Aby uzyskać lepszy obraz tego, oto mały przykład. Jeśli człowiek waży 70 kg na Ziemi, na Neptunie waży około 78 kg. Ile ważyłbyś na Neptunie? Po prostu pomnóż swoją wagę przez 1,115. Jego odkrycie jest do tej pory kontrowersyjne. Najprawdopodobniej Galileo Galilei jest prawdziwym odkrywcą planety. Ale ponieważ włoski fizyk i astronom wymienił Neptuna jako gwiazdę, a nie planetę, odkrycie nie jest mu przypisywane. W 1846 roku zarówno francuski matematyk Urbain Le Verrier, jak i Anglik John Couch Adams obliczyli pojawienie się nowej planety X na gwiaździstym niebie. Jego wygląd obliczono i przewidziano na podstawie orbity Urana. Astronom Johann Gottfried Galle pokonał ich obu, gdy mógł rzeczywiście zobaczyć Neptuna. Do dziś nie jest jasne, kto faktycznie odkrył Neptuna. Ponieważ Le Verrier i Couch byli w stanie przewidzieć, kiedy Neptun pojawi się na niebie, obu naukowcom przypisuje się odkrycie planety. Po odkryciu Neptun, podobnie jak inne ciała niebieskie, został nazwany na cześć starożytnego boga.
Ze względu na jasno-niebieski wygląd, planeta została nazwana na cześć rzymskiego boga morza. Do tej pory odkryto 14 księżyców. Fakt, że planeta ma tylko jednego satelitę na swojej orbicie, tak jak ma to miejsce w przypadku Ziemi, jest raczej rzadkością. Po odkryciu 82 satelitów Saturna stał się on planetą, która ma najwięcej księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Nawet Mars ma na swojej orbicie dwa małe księżyce, a Neptun ma ich 14. Największym z nich jest Tryton o średnicy około 2700 km. Dla porównania, satelita Ziemi ma średnicę około 3470 km, więc jest niewiele większy niż Tryton. Teorie mówią, że Tryton prawdopodobnie nie jest oryginalnym księżycem Neptuna. Przyjmuje się, że ze względu na przeciwny ruch orbitalny Neptun mógł uchwycić księżyc miliardy lat temu. Wszystkie inne księżyce poruszają się w tym samym kierunku, co sama planeta, a więc Tryton jest wyjątkiem. Ze względu na swój rozmiar, księżyc ten został już zauważony 17 dni po odkryciu Neptuna. Stwierdzono, że Tryton ma najniższą temperaturę w naszym Układzie Słonecznym. W 1989 roku na Trytonie zarejestrowano minus 235 stopni Celsjusza, rekordowy chłód. Neptun to najzimniejsza planeta w Układzie Słonecznym. Przy minus 221 stopni Celsjusza sam Neptun osiąga już podobnie niskie temperatury. Jest tam prawie 3 razy zimniej niż w chwili i miejscu zarejestrowania najniższej temperatury na Ziemi. Minus 89,2 stopni Celsjusza zmierzono w 1983 roku na biegunie zimna Antarktydy na wysokości 3420 metrów. Oczywiście nie możemy zapominać, że odległość do Słońca jest dla nas znacznie mniejsza. Zanim światło słoneczne dotrze do lodowej planety gazowej, miną całe 4 godziny. Promienie słoneczne docierają do Ziemi już po około 8 minutach. Pochodzenie życia lub występowanie form życia jest prawie niemożliwe na samym Neptunie z powodu niewiarygodnie niskich temperatur. Pogoda na planecie. Tornada na Ziemi osiągnęły już prędkość do 500 km na godzinę. Jeśli zawsze bałeś się tornada, pogoda na Neptunie na pewno ci się nie spodoba. Na gazowej planecie można było zmierzyć wiatry wiejące z prędkością do 2100 km na godzinę. Jak rozwijają się tak szybkie burze? Przyjmuje się, że ciekłe gazy w połączeniu z ekstremalnie niskimi temperaturami zapewniają niesamowicie niski opór powietrza i niskie tarcie. Zjawisko to umożliwia rozwój tak silnych wiatrów w atmosferze lodowej planety. Na Neptunie znajdują się tak zwane wielkie, ciemne plamy, w których burze mogą trwać miesiącami. Jeden sezon na Neptunie trwa około 40 lat. Taki czas to na Neptunie ćwierć roku, ponieważ jeden rok tam to 165 lat ziemskich. Neptun ma system pierścieni. Nie tylko Saturn posiada pasy asteroid. Neptun również ma pierścienie, choć ten fakt nie jest rozpowszechniony. Wynika to głównie z niskiej widoczności pierścieni. Z tego powodu odkryto je dopiero w latach 70. XX wieku. Pierścienie zostały nazwane na cześć odkrywców planety: Lavery, Gall, Lassell, Arago i Adams. Pierścienie składają się z mikroskopijnych cząstek pyłu oraz małych kawałków skał. Naukowcy podejrzewają, że pierścienie są młodsze niż sama planeta. Ich powstanie można wytłumaczyć kilkoma uderzeniami meteorytów na przestrzeni wielu milionów lat. Skład planety. Chociaż Neptun jest planetą gazową, jego rdzeń składa się z litego metalu i skały. Jądro otoczone jest skorupą ze skały, amoniaku, wody i metanu. Atmosfera lodowego giganta składa się głównie z wodoru i helu. Neptun zawdzięcza swój jasny niebieski kolor metanowi obecnemu w atmosferze. Dzieje się tak, ponieważ metan pochłania światło czerwone, a zatem pozostaje tylko światło niebieskie. Pole magnetyczne planety gazowej jest niesamowicie silne, ponieważ Neptun ma nie tylko jeden, ale dwa bieguny północne i dwa południowe. Ponadto istnieje tam niezwykle cienka warstwa materiału metalicznego o ogromnej przewodności. W porównaniu z Ziemią pole magnetyczne jest około 27 razy silniejsze. Wizyta sondy Voyager 2.
Już w 1977 roku Voyager 2 został wystrzelony z Ziemi i wyruszył w podróż przez nasz Układ Słoneczny. 12 lat później sonda dotarła na planetę 25 sierpnia 1989 roku i wykonała pierwsze zdjęcia z odległości 3000 km. Sonda zbadała nie tylko atmosferę, ale także pierścienie, pole magnetyczne i przyjrzała się bliżej Trytonowi. Istnienie pierścieni można było udowodnić na podstawie samych obrazów sondy. Również wielkość Trytona została dokładnie zmierzona tylko przyrządami sondy Voyager 2. Voyager 2 pozostaje jedynie sondą, która odbyła dotychczas podróż do Neptuna. Następna misja? Już w 2003 roku NASA myślała o nowej misji. Podobnie jak w przypadku misji na Saturna, sonda taka jak Cassini-Huygens powinna zostać zbudowana i wysłana w celu zbadania Neptuna i jego księżyców. Uruchomienie zaplanowano na 2016 rok, a przewidywane przybycie na 2030 rok, ale od lat nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat tego projektu. Kolejna misja zaplanowana na 2019 rok, obejmująca planety Jowisz, Saturn i Neptun, została wstrzymana do odwołania. Niestety obecnie nie wiemy kiedy i czy planowana jest kolejna wizyta na skraj Układu Słonecznego. Możemy mieć tylko nadzieję, że dowiemy się znacznie więcej o tej wyjątkowej planecie.